od tego zacznijmy, że są to dobrzy bramkarze. Grają obecnie w dobrych klubach zachodnich. Wiadomo, Łukasz Fabiański nie ma na co dzień okazji być może pokazania się w bramce Arsenalu. Jest to na razie, jak na razie, występy tylko w Pucharze Ligi Angielskiej. No, ale jest to młody człowiek, bardzo uzdolniony, który pokazał w ostatnich meczach kadry, kiedy zastąpił Artura Borusa, że jest w stanie być bramkarzem numer jeden w kadrze. A wiadomo, Artur od kilku lat podstawowy bramkarz, według mnie numer jeden reprezentacji od mundialu w Niemczech. Poprzez ostatnie mistrzostwa Europy udowodnił, że należy do czołówki światowej. No jest Wojtek Kowalewski, który też notabene wywodzi się z Legii Warszawa. Bardzo pracowity. Myślę, że no, w tej chwili ma najmniejsze szanse, żeby zająć miejsce w bramce. Chociaż jak pokazuje historia, wszedł do bramki na początku eliminacji do mistrzostw Europy i bronił bardzo dobrze. Czyli gdyby zaszła taka potrzeba, to myślę, że Wojtek też by dał sobie radę w polskiej bramce. Maciej jest też młodym, zdolnym człowiekiem, najmłodszy z tych wymienionych. Obecnie występuje w Zagłębiu Sosnowiec. Gra tam wszystkie mecze, czyli nabiera doświadczenia, a na tej pozycji odgrywa to ogromną rolę. No, ma wszelkie warunki, jeżeli oczywiście wykorzysta, bo to w dużej mierze zależy od niego. To mam nadzieję, że kiedyś osiągnie to, co jego poprzednicy. W Legii zawsze byli dobrzy bramkarze. Jest to jakaś tam tradycja. No, a jest to efekt ciężkiej pracy. Przede wszystkim dużo zależy od nich samych.